oficjalny koniec serwera Fomiego, o co poszło i kto przejął projekt. Gibbon wraca do tworzenia filmów z Minecrafta, Czajnik ogłosił start swojego serwera w Minecrafcie. Witajcie, ja jestem Cepotwór, a to kolejny odcinek, tym razem z szybkich newsów. Okej, zaczniemy sobie od tematu raczej nie minecraftowego, a mianowicie od kostki Rubika. Bo rekord świata w układaniu kostki 2x2 został pobity przez Polaka. Dokładnie tak, całość miała miejsce na zawodach Warsaw Cube Masters 2023, które odbyły się w dniach 4-5 listopada. Rekord pobił Pan Teodor i miał wynik 0,43. To chłop jest giga kozakiem i bardzo się cieszę, że takie newsy podsyłacie mi na mojego Discorda. Tyle tak dalej. Kolejny temat dotyczy Pepsi Max, a dokładniej końca Pepsi Max, bo z okazji 125. rocznicy powstania marka Pepsi postanowiła wprowadzić zmiany. Stwierdzili, że muszą wprowadzić nowe logo i identyfikację wizualną marki, a Pepsi Max przez to zmieni nazwę na Pepsi Zero Cukru. Także tak to teraz będzie wyglądało. Pepsi Zero Cukru zastąpi Pepsi Max, które dobrze znaliśmy, ale spokojnie, receptura Pepsi Max zostanie zachowana tej Pepsi Zero Cukru. Także tak naprawdę zmienia się tylko obrędowanie tego wszystkiego. Ale jak zobaczycie nowe Pepsi w sklepie, to się nie zdziwcie. Teraz temat, którym totalnie mnie zalaliście, a chodzi tutaj o nową edycję na Mainstarze. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się. Box PvP na Mainstarze dostanie nową edycję. Dokładnie 10 listopada dostaliśmy informację od głównego właściciela serwera, że nadchodzą wielkie zmiany i że to już koniec Box PvP. 3. I po ponad rocznej edycji Box PvP już w tym tygodniu wystartuje zupełnie nowa. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie i co ciekawego i innowacyjnego Mainstar przygotuje. Powoli wchodząc w temat serweru, nie mogę wam również nie powiedzieć o tym, jaki komentarz otrzymałem pod ostatnimi newsami. Mam tutaj na myśli wiadomość Zetiego, który wypowiedział się na temat powrotu Grafa, o którym mówiłem w ostatnich newsach, że jest on powiązany z faktem, że tworzy on swój serwer w Minecrafcie, Jedwabny Dotyk. I wtedy, kiedy dodałem newsy, były otwarte beta testy. Czy newsy mogłyby się obejść bez wątku o najciekawszych minecraftowych filmach, jakie udało mi się znaleźć? Nigdy w życiu. Zaczniemy sobie od Felipezy, który dodał odcinek z cywilizacji. Pomyślcie sobie, kurde, kolejny odcinek z cywilizacji, nic ciekawego. A ja wam powiem tak, słuchaj, 300 osób. Felipeza stwierdził, że 100 osób to dla niego za mało i zrobi cywilkę na 300 osób. No, przedsięwzięcie niczego sobie, ruch bardzo mocny, generalnie była to kosmiczna cywilizacja. Nie wiem, co ci twórcy nagle mają z tymi kosmicznymi cywilizacjami, ponieważ parę dni wcześniej kosmiczną cywilizację dodał również Vilo. Kolejny film dotyczy Dealerka. Dealerek dodał na swój kanał materiał zatytułowany Minecraft, ale jestem bogiem osadników. Oczywiście jest to inspiracja innym twórcom, a mianowicie Groxem, który również miał taki materiał. W opisie pojawiła się wzmianka, że grafika jest inspirowana. Nie uważam, by była to inspiracja, uważam, że jest to bitna kopia, standardowo. I powiem wam szczerze, że najbardziej boli mnie fakt, że Dealerek został wyróżniony na Mineconie, jako jedyny twórca z Polski się tam pojawił. Viewsy na swoich minecraftowych filmach robi coraz większe, a tutaj taka lekko krzywa akcja z jego strony. Teraz przejdziemy do filmów, które jak grom z jasnego nieba... wysypały się na Mojang i Minecrafta, krytykując różne wersje gry. Najpierw filmik, który zobaczyłem, to film o serwerach pay to win, które pojawiły się na oficjalnej stronie serwerów Minecrafta. Film nagrał popularny youtuber Salkwan, który nieraz niszczył serwery pay to win, pokazywał, jak słabo są zrobione, duplikował na nich itemy, no i generalnie z tego głównie możecie go kojarzyć. W swoim materiale pokazał on nową oficjalną stronę, na której Mojang umieszcza różne serwery, tak jakby zatwierdzone przez całą firmę, no i pojawiły się tam również serwery z lekko, nazwijmy to, mieszaną opinią. I Salkwan to mocno podkreślił. Spokojnie, to nie koniec problemów Mojangu. Następny film, który znalazłem, również parę dni temu dodany, dotyczy Minecraft Earth. Tak, tego nieudanego projektu, o którym raczej wszyscy pracownicy Minecrafta wolą zapomnieć. Nie przebił się on jakimś wielkim echem, natomiast moim zdaniem jest zrobiony bardzo w porządku. Jest to kolejny film, który godzi w dobre imię Mojangu. Twórca w tym filmie w mocno satyryczny sposób przedstawił wady i problemy Minecraft Earth. Myślcie sobie, kurde, co potwór, to tylko tyle? Nic z tych rzeczy. Teraz przejdźmy do Minecraft Realms i filmu The Mister Epica, który dodał film Minecraft Realms, oskamował mnie. To sami widzicie, że Minecraft mocno w ostatnich dniach obrywa. I to na wielu płaszczyznach. W swoim materiale wymienił on między innymi duże problemy z Minecraft Realms, przedstawił również jego plusy, nieistniejące konfiguracje, no i generalnie mocno ich wypunktował. Teraz odbiegnijmy już stricte od samego Minecrafta, skupmy się na Badlionie, bo na Badliona również pojawił się mocny materiał. Na taki film zdecydował się Krusty Davy, czyli twórca, którego możecie kojarzyć z Bedwarsów, z Manhuntów. I generalnie jak się spojrzy na jego kanał, to on nagrywał wiele popularnych serii z Minecrafta. Tym razem natomiast skupił się na Badlionie i o tym, co jego zdaniem zniszczyło tego klienta oraz jak ogromny wpływ miał na to aspekt pieniędzy. Przejdźmy do tematu Damida. Jest to twórca nagrywający z Box PvP. Gra on sobie na rapach i generalnie myślę, że część z was poprzez jego regularne live'y będzie go po prostu kojarzyła. Niedawno zrobił on felernego streama, na którym to wyciekł jego numer telefonu. Potem streamer borykał się z lekkimi problemami, bo ludzie uporczywie cały czas do niego wydzwaniali, cisnąc sobie ze wszystkiego bekę. Halo? Siema, Damid! Siema, po...
Dzwonisz. A tak po prostu. Mówię wam tutaj o tym w kontekście tego, by nawet jak zdobędziecie jakieś informacje o jakimkolwiek twórcy, jakieś jego prywatne, nie rozpowszechniać ich dalej, bo potem serio mogą wyniknąć z tego jakieś problemy. A po co robić pod górkę innym ludziom? Powrót Gibbona do Minecrafta. Tak? Nie przesłyszeliście się. Ten Gibbon, który był w teamie N1, który zaczął robić sobie shorty z CS-a, ponownie wrócił na swój kanał Minecraftowy. Po 10 miesiącach nieobecności. Film, który dodał po tej przerwie, to 50 rzeczy, które musisz wiedzieć o Minecrafcie. Czyli generalnie Gibbon w starym wydaniu. Widzowie mocno podjarani tym, że wrócił. Natomiast myślę, że wszystko związane jest z tym, że N1 Team pracuje nad wznowieniem swojego serwera N1MC, bo również takie słuchy chodzą, że ten projekt już powoli powstaje. Po długiej nieaktywności potencjalny start serwera ogłosił również Czajnik. Tak, ten Czajnik, który nagrywa content rozrywkowy, stwierdził, że wchodzi w świat Minecrafta, o czym mówiłem wam już jakiś czas temu w newsach. Słuchajcie, na tajnym Discordzie, wdzięcznie zatytułowanym xxx.pl, na ogłoszeniach Czajnik dał taką wiadomość trzema emotkami. Każdy nawet nie zainteresowany tematem stwierdzi, że chodzi oczywiście o święta. Więc w okresie świątecznym możemy spodziewać się najprawdopodobniej startu jego projektu. Jestem ciekaw, jak to wypali, bo Czajnik powoli zaczął już promocję tego całego przedsięwzięcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakie przełożenie na community minecraftowe będzie miał twórca stricte rozrywkowy. Czas pokaże, wszystko przed nami. A teraz przejdziemy do tematu kulminacyjnego, czyli Fomiego. A mianowicie zakończenia jego projektu FomiMC, JoyMC. Jak wiecie, jego serwer nosił tak naprawdę wiele różnych IP. Fomi zmienił teraz w pełni ekipę, z którą tworzy serwer. Dostawałem również od was informacje o różnych krzywych akcjach, które się tam działy i skontaktowałem się i z technikami, i z samym Fomi. I teraz przedstawię wam ich punkty widzenia całej tej sytuacji. W kontekście tego wszystkiego pojawiły się dwa obozy. Obóz Fomiego i Utopika, czyli twórców, których zdaniem błędy techniczne, ciężka komunikacja ze składem deweloperów oraz liczne niedomówienia wpływały na fakt, że nie chcieli oni w pełni angażować się w całe przedsięwzięcie, oraz drugi obóz, czyli obóz deweloperów i częściowo administracji, którzy twierdzą, że wszelkie problemy wynikały przez brak zaangażowania wcześniej wymienionych twórców. Przeanalizujmy w takim razie perspektywę Fomiego. Aby to zrobić, wykorzystałem chat GPT, który po prostu w punktach wypisał mi najważniejsze informacje, bo wiadomości i deweloperów, i Fomiego, no były naprawdę rozbudowane. Dlatego teraz przedstawię wam perspektywę Fomiego i Utopika. Odszedł z projektu razem z Utopikiem z powodu niespełniania obietnic dotyczących serwera przez deweloperów. Na poprzednich edycjach serwera występowały problemy z podstawowymi funkcjami, co było tematem filmów nagrywanych przez niektórych youtuberów. No i nie wpływało korzystnie na wizerunek Fomiego. Na ostatniej edycji Box PvP, mimo zapewnień techników, wiele rzeczy było przygotowanych na ostatnią chwilę, a nie dodano wielu funkcji, które byłyby pożądane. Nie pojawiały się odcinki z serwera z powodu licznych błędów i niedopracowań. Odszedł z projektu, oddał serwer Discord swojemu technikowi, zmienił domenę JoyMC, a informacje wskazują, że nowym właścicielem może być, uwaga, nieśmieszny. To też jest bardzo ciekawe, że to właśnie nieśmieszny przejmuje teraz ekipę tych deweloperów, z którymi działał Fomi, i podobno z nimi się dobrze dogadują, ale to zaraz jak przejdziemy do strony deweloperów. Kilka dni po odejściu serwer Discord dla widzów został zniszczony, a wszyscy zostali zbanowani przez byłych techników. To też sobie zaraz rozwiniemy. Ma dobrą wiadomość dla widzów, że JoyMC nie kończy się, a nowi technicy pracują już nad nowym projektem, także to nie jest definitywny koniec. Zaznacza, że chociaż chciał być zaangażowany w dodanie nowych przedmiotów i opracowanie mapy, nie chce, aby sytuacja przerodziła się w jakąkolwiek dramę, i Fomi twierdzi, że utrzymuje pokojowe relacje z Anniversarym, czyli głównym deweloperem, drugim właścicielem, i nie ma z nim konfliktu. Także to jest strona Fomi Utopik. Teraz przejdźmy do obozu byłej administracji i deweloperów. Projekt JoyMC obejmował Fomiego i Utopiko, ale pojawiły się problemy, zwłaszcza z Utopikiem. Współpraca z Fomi była bez większych problemów, ale Utopik miał duży wpływ na Mateusza, co odbiło się na sytuacji autora wypowiedzi. Wcześniejsze projekty FomiMC i QuickMC zakończyły się niepowodzeniem z powodu braku promocji i problemów z programistami. Czyli w sumie to, co powiedział też Fomi, że były problemy techniczne z deweloperami, a brak promocji był tym spowodowany, więc w sumie to jest dziwne. Utopik był trudny do współpracy, a jego arogancja powodowała problemy. Ogólnie rozmawiałem również z Utopikiem i totalnie on tak nie uważa. Po odsunięciu się od Utopika, pierwsza edycja JoyMC uznana została za sukces. Bardzo dziwne, ale okej. Okay. Druga edycja była tworzona od zera, ale pojawiły się problemy związane z odejściem Fomiego, który zabrał domenę. Anniversary inwestował dużo pieniędzy i zaangażowania, ale Fomi nagle odszedł, pozostawiając go w trudnej sytuacji finansowej. Pomimo trudności, autor postanowił unikać dramy i nie ścigać Fomiego prawnie. Wspomina o nowym projekcie takli.gg jako rebrandingu z JoyMC, mającym papier potwierdzający umowę z nieśmiesznym. Przejdźmy teraz do tematu Discorda dla widzów, który został doszczętnie zniszczony. I no powiem, że to już jest słabe zachowanie, strasznie moim zdaniem dziecinne, że przez jakiegoś bota, który był wgrany przez jednego z administratorów, deweloperów, no generalnie tą drugą stronę, został doszczętnie zrujnowany. No przykra sprawa i współczuję Mateuszowi tego. Mocno się nie zgadzają, jedni mają swoje racje, drudzy mają swoje racje. Uważam, że wszystko to będzie można zweryfikować dopiero po dalszych ruchach obu stron. Jak wypali nowy projekt Fomiego wraz z Utopikiem, z inną ekipą deweloperów, oraz jak wypali nowy tajny projekt Nieśmiesznego wraz z tymi deweloperami. Ja ogólnie życzę i tej grupie powodzenia i następnym razem bardziej profesjonalnego podejścia. Tyle ode mnie, trzymajcie się, elo!